idziemy ulicą Podmiejską, po prawej stronie mamy ośrodek egzaminacyjny w Rybniku. Musimy jechać na wprost, ustępujemy pierwszeństwo tym, którzy jadą z prawej strony, zwalniamy, patrzymy, czy mamy wolne. Jeżeli jest, jedziemy dalej. Na tej drodze będziemy wykonywać badanie egzaminacyjne, zawracanie spokojnie zmianą kierunku. Zatrzymujemy się przy prawej krawędzi. Patrzymy, czy mamy wolne, kierunku wskazujemy. Jak ruszamy, kręcimy na maksa w lewą stronę. Wsteczny, kierunku wskaz prawej. Kręcimy do końca w prawą stronę. Uwaga, żeby nie wyjechać poza jezdnię. Kierunku wskaz lewy. Kręcimy do samego końca w lewą stronę. Ośrodek egzaminacyjny znowu jest przed nami. Skręcamy w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Mamy ustęp pierwszeństwa. Ustępujemy wszystkich pojazdów znajdujących się na drodze głównej. Troszeczkę zamieszanie jest tu z liniami ciągłymi, bo są stare i nowe. Mamy wolne. Skręcamy blisko krawężnika. Mijamy ośrodek egzaminacyjny po prawej stronie. Mamy znak ograniczenia prędkości do 20. Zwalniamy przez znaki do 20. Wyjeżdżając z ośrodka egzaminacyjnego, mijamy właśnie wyjazd po prawej stronie. Pamiętamy, że jest znak stopu.